Jest to kolejna umowa zwiększająca tabor nasz kolejowy, wojewódzki. Tym razem korzystamy z znakomitego programu rządu Prawa i Sprawiedliwości z Polskiego Ładu. Otrzymujemy dodatkowe środki, którymi możemy rzeczywiście w krótkim czasie rozszerzyć możliwość taboru kolejowego o 4 w bezpośredniej relacji pociągi, zestawy, a o 20 kolejnych korzystając z tak zwanego prawa opcji. Myślę, że to znakomicie wzmacnia nasze możliwości przewozowe i no, jestem pełen nadziei zobaczyć jak najszybciej ten sprzęt na torach województwa łódzkiego. Pojazdy bardzo nowoczesne, elektryczne, rozwijające prędkość do 160 km na godzinę. Bardzo wygodne dla obsługi pojazdu, czyli dla maszynistów, dla obsługi na pokładowej. Pojazdy ciche, pojazdy wygodne dla pasażerów, wyposażone w pełną elektronikę, Wi-Fi, ładowarki, to wszystko, co jest nam potrzebne. No i oczywiście w pełni przygotowane do dzisiejszych wymogów dla podróżujących niepełnosprawnych, czyli toalety, wejścia, przestrzenie, również przestrzeń bagażowa. To są, mogę zaryzykować, najwygodniejsze pojazdy i najnowocześniejsze pojazdy na rynku, bo właśnie to będzie nasza druga po prototypie, czyli trzecia w kolejności seria. Doskonałe opinie, jeżdżą za granicą, jeżdżą w Czechach. Te pojazdy jeżdżą w Polsce, także pełna chwała i gratulacje dla łódzkiego przewoźnika, że się na nie zdecydował, będzie w 100% zadowolony. W 2022 roku byliśmy rekordzistą w skali w kraju odnośnie dynamiki przyrostu liczby pasażerów. Z łódzkiej kolei aglomeracyjnej skorzystało ponad 44% więcej pasażerów niż w roku 2019, czyli roku przedpandemicznym, rekordowym od 2 dekad w Polsce. Więc te pociągi są nam potrzebne, można powiedzieć, już w tej chwili.